frekwencja rekordowa. Klub biznesu Olimpik Wrocław funkcjonuje od 1,5 roku. Przez ten okres dopracowaliśmy się właśnie takiego znamienitego grona przedsiębiorców. Cieszę się bardzo, że Państwo poświęcili chwilę, żeby nas odwiedzić. Nazywam się Marzena Zdolska i prowadzę agencję kreatywną Clever Media. Dziś na spotkaniu klubu biznesu Olimpik jestem gościem. Przedstawiłam Ci ofertę swojej firmy, ale także eventu, który organizuję. Jestem pod wrażeniem, ponieważ dzisiejsze spotkanie to networking na najwyższym poziomie, wspaniała atmosfera, piękne miejsce, przedsiębiorcy z całego Dolnego Śląska, którzy mają bardzo unikatowe oferty i wydaje mi się, że idea klubu biznesu i prowadzenie go w taki sposób, jak prowadzi to Remigiusz, jest po prostu czymś fantastycznym. Na pewno będę tutaj wracać i z chęcią polecę moich kontrahentów na gości tego miejsca i gorąco zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze może myślą nad tym, czy warto tu przyjść. Nie znajdziecie takiego networkingu i takich kontaktów jak tutaj. Waldemar Świerat, firma Brand Ninja, skuteczny monitoring i promocja marki w sieci. Moja firma zajmuje się promocją marki poprzez media społecznościowe oraz przez szeroko pojęty internet. Dzisiaj miałem przyjemność być gościem klubu biznesu Olimpik Wrocław. Bardzo podoba mi się ta inicjatywa związana z poleceniami sobie wzajemnie klubowiczów swoich branż, swoich działalności. Myślę, że to jest bardzo, bardzo pomocne, ponieważ rekomendacje takie przekazywane na gorąco, gdzie możemy pojechać z ciepłym już kontaktem, do naszego przyszłego klienta jest na pewno bardzo owocne. Także polecam serdecznie i zapraszam do klubu biznesowego Olimpik Wrocław. Witam Państwa serdecznie, Małgorzata Polniak, firma Fix i Akademia Sportu i Rekreacji. Dzisiaj jesteśmy na spotkaniu klubu biznesu Olimpik Wrocław, który serdecznie polecam. Tutaj są mega fajni ludzie, świetne firmy. Każdy robi tutaj dobry biznes. Jeżeli chcesz zrobić swój biznes, polecić siebie, innych fajne kontakty znaleźć, dobrą współpracę, to zapraszamy tutaj. Witam serdecznie, Marcin Słoniowski, grupa Germas. Jesteśmy przedstawicielem trzech marek, Forda, Suzuki i Mitsubishi. Za mną widzicie Państwo nasz nowy egzemplarz Mondeo w wersji sportowej. Prezentujemy go na spotkaniu grupy biznesowej Olimpik. To miejsce to bardzo fajny pomysł na to, żeby skupić wielu przedsiębiorców w jednym miejscu i którzy mogą się podzielić swoimi doświadczeniami, tym, co proponują, tym, czego poszukują. Jako że forma jest taka niezupełnie formalna, to dużo łatwiej jest porozmawiać o tym, co możemy zaproponować innym, jak im pomóc w ich własnym biznesie. Naprawdę gorąco polecam, bo myślę, że to jest fajnie spędzony czas, ale na pewno nie bezproduktywnie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Żuraw, jestem dyrektorem okręgu firmy OVB. OVB jest międzynarodową multiagencją ubezpieczeniowo-finansową i zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem ubezpieczeniowym. Ja jestem członkiem klubu biznesu Olimpik już od roku. Wszystkim bardzo polecam tę inicjatywę, ponieważ jest to świetny sposób na pozyskanie nowych kontaktów biznesowych, świetny też sposób na spędzenie wolnego czasu, na integrację, bo też takie inicjatywy jak najbardziej są. Moi dwaj synowie trenują w szkółce Olimpik, także stąd wziął się pomysł, żeby brać udział w tych spotkaniach. Jestem sponsorem, aktywnie wspieram działanie klubu. Sam korzystam z usług kilku klubowiczów, kilkunastu klubowiczów korzysta z moich usług, także biznes się robi i o to tutaj chodzi. Także szczerze polecam, Jacek Żura.
nazywam się Sylwia Szkolna, reprezentuję hotel przy Oślej Bramie, mieszczący się w kompleksie Zamku Książ. Chciałam zaprosić Państwa do skorzystania z usługi noclegowej w naszym hotelu, jak i usługi gastronomicznej. Zajmujemy się organizacją eventów, bankietów, wesel, konferencji i wszelakich imprez okolicznościowych. Jestem zachwycona ideą śniadań biznesowych. Pomaga ona w nawiązaniu nowych kontaktów, jak i zapromowania firmy. Polecam serdecznie. Cześć, Łukasz Woźniak, firma MGM System, Grupa Wsparcia Biznesu. Dzisiaj jestem tutaj na lunchu biznesowym we Wrocławiu. Prezentuję produkt Instrukcja Obsługi Człowieka, który jest lekarstwem na chorobę cywilizacyjną, jaką jest stres. Uważam, że spotkania networkingowe, tak jak śniadania czy lunche biznesowe, to świetne forum na to, żeby poznać dużo firm w krótkim czasie, czyli to, czego przedsiębiorcy mają najmniej i jest najbardziej cenne, czyli efektywnie wykorzystać czas, żeby nawiązać kontakty biznesowe i wykorzystać je do rozwoju swojego biznesu. Dziękuję. Michał Wojda. Polecam wszystkim, serdecznie polecam networking, ponieważ z racji mojego doświadczenia 17 lat w sprzedaży i łączenia świata zaawansowanych technologii i biznesu. Uważam, że to jest najbardziej skuteczna droga do tego, żeby poznawać wyjątkowych ludzi, tworzyć wyjątkowe biznesy z ludźmi, którym się chce, z ludźmi, którzy mają wspólne wartości, wspólne zainteresowania, ponieważ doświadczam od bardzo długiego czasu, że technologia przestała nas wspierać w komunikacji międzyludzkiej, a klub, do którego dzisiaj miałem okazję przystąpić, odtwarza te takie fundamentalne relacje poprzez właśnie integrowanie przedsiębiorców, którzy chcą się dzielić wiedzą i doświadczeniem i wspólnie robić coś, czego nie robią inni. Jesteśmy tuż po skończonym lunchu biznesowym klubu biznesu Olympic Wrocław. Bardzo nas zadowala frekwencja ponad 100 przedsiębiorców, którzy pojawili się dzisiaj i pokazali swoją otwartością, że biznesy podczas takich spotkań można próbować robić, może tak to nazwę. Wielu przedsiębiorców renomowanych firm, Ford Germas wystawił dzisiaj model samochodu tutaj na sali. Pewnie to w materiale doskonale Państwo widzieliście. Jednocześnie firmy też produkcyjne, co nas cieszy, bo te dają więcej możliwości biznesowych mniejszym firmom i takie również się pojawiły, jak choćby Volvo Autobusy, czy Volvo IT, czy firma Organic, czy Notebooki, nasi sponsorzy. Kilka innych również firm, znamienitych osobistości, z czego się bardzo cieszymy i wierzymy, że kolejne spotkania będą równie dobre. Zapraszamy na kolejne spotkania.